Witajcie! Nazywam się Julita Tratnerska-Bishbishi, jestem psychologiem i psychoterapeutką. Dzisiejszy podcast nagrywam w takim dość szczególnym momencie, ponieważ jest to czas, w którym kończy się stary rok i powoli wchodzimy w rok następny. W tym czasie z pewnością wielu z Was robi różne podsumowania oraz tworzy noworoczne postanowienia. I w związku z tym chciałam Wam dzisiaj opowiedzieć o 5 zasadach, które mam nadzieję pomogą Wam stworzyć dobre noworoczne postanowienie oraz, co najważniejsze, pomogą Wam w nim wytrwać. Tak więc, mówiąc w skrócie, podcast ten będzie o tym, jak sprawić, aby noworoczne postanowienie stało się postanowieniem co najmniej całorocznym. Zapraszam do słuchania. Zasada numer 1. Pamiętaj, że jesteś człowiekiem. Kochani, jakkolwiek dziwnie i może górnolotnie to brzmi, jest to naprawdę najważniejsza zasada, z której tak naprawdę wynikają wszystkie pozostałe. I chyba właśnie o tej zasadzie najczęściej zapominamy w realizowaniu naszych noworocznych postanowień. Ale w sumie nie tylko noworocznych. Pamiętaj, że jesteś człowiekiem. Co to w sumie oznacza? Znaczy to mniej więcej tyle, że człowiek nie jest istotą idealną. I każdy z nas ma jakieś mniejsze czy większe słabostki, lepsze i gorsze dni. W życiu każdego z nas dzieją się czasem jakieś stresujące sytuacje, które mają wpływ na nasz nastrój, czy na naszą kondycję psychiczną czy fizyczną. Dlatego też można powiedzieć, że nie ma takiej możliwości, żeby swoje noworoczne postanowienie zrealizować w 100% tak, jak sobie to wymyśliliśmy. Bo czasem będzie taki dzień, że po prostu nie będziesz miał sił zrobić treningu, czy nie będziesz miał naprawdę czasu przyswoić 5 słówek z jakiegoś obcego języka. Bo jesteśmy ludźmi i nie zawsze funkcjonujemy na 100% i mamy do tego prawo. Jeśli na przykład bardzo przejmowałeś się, nie wiem, rozmową o pracę i nie mogłeś spać w nocy, to trudno, żebyś potem miał siłę i ochotę na trening na siłowni. Jeśli jesteś przeziębiony na przykład, boli cię głowa, cieknie z nosa, to trudno, żebyś miał ochotę zabierać się za naukę obcego języka. Może też tak być, że przez cały tydzień jesteś zdecydowanie bardziej zajęty niż zazwyczaj. Na przykład kończycie jakiś bardzo ważny projekt w pracy i każdy siedzi po godzinach i ty również. Nic dziwnego, że w tym tygodniu być może nie uda ci się zrobić codziennie 8 tysięcy kroków, tak jak sobie postanowiłeś. Może ani jednego dnia w tym tygodniu nie osiągniesz takiej liczby kroków. Ale to absolutnie nie oznacza, że jest już po Twoim noworocznym postanowieniu. Jeśli dzisiaj po prostu nie miałeś sił lub czasu, no to pewnie znajdziesz ten czas jutro. Jeśli w tym tygodniu masz bardzo ważne sprawy do pozałatwiania, to naprawdę nic się nie stanie, jeśli na chwilę odłożysz swoje noworoczne postanowienie i wrócisz do niego, jak podomykasz te właśnie sprawy. Czyli postanawiając sobie coś, pamiętaj o tym, że jesteś człowiekiem, a nie maszyną. I weź poprawkę na to, że nie zawsze będziesz w stanie trzymać się swojego noworocznego postanowienia. Ale to absolutnie nie oznacza, że z tego powodu musisz rezygnować z jego realizacji. Zasada numer 2. Jeśli nie wszystko, to chociaż trochę. Jest to zasada będąca przeciwieństwem słynnego wszystko albo nic. Pewnie dobrze to znasz. Wszystko albo nic to zniekształcenie poznawcze. Jest to tak zwane myślenie dychotomiczne, albo inaczej myślenie zero-jedynkowe. Takie podejście bardzo utrudnia realizację naszych postanowień, a czasem jest wręcz przyczyną ostatecznej rezygnacji z takiego postanowienia. Polega to na tym, że albo robię wszystko dokładnie tak, jak sobie postanowiłam, albo nie robię nic. Na przykład, raz nie nauczyłam się tylu nowych słówek, ile sobie założyłam, to całe to moje postanowienie traci sens, bo już nie wyrobię tej tygodniowej normy słówek, jaką sobie ustaliłam. Raz nie poszedłeś na trening, to już wszystko stracone. Nie ma sensu tego kontynuować, bo zamiast 3 razy w tygodniu zrobić trening na siłowni, to ty zrobiłeś tylko 2 razy. Jest to naprawdę okropnie demotywujące podejście. Dlatego ja proponuję wprowadzenie zasady, jeśli nie wszystko, to chociaż trochę. Ja tę zasadę sama stosuję, biegając na bieżni. Mam taką zwykłą bieżnię magnetyczną w swoim mieszkaniu. Staram się biegać 2 razy w tygodniu po 30 minut. Ale są dni, w których mam na przykład więcej pracy lub zdarza się, że źle spałam i wtedy naprawdę nie mam siły na to 30 minut. Więc mówię sobie, że zacznę i ile dam radę, tyle będzie dobrze.
Nawet jeśli zejdę z tej bieżni po 5 minutach, no to zawsze lepiej trochę niż wcale. Kochani, najczęściej okazuje się, że jak już zacznę, bez żadnej presji na to, że ma to być pół godziny, to jakoś się rozruszam i okazuje się, że właśnie biegam to pół godziny. Gdybym od razu założyła sobie, że musi być pół godziny, gdybym nie dała sobie prawa do tego, że może być też mniej, to obawiam się, że czując tę presję w ogóle bym nie zaczęła. Tak więc jeśli masz gorszy dzień i czujesz, że nie masz sił na twój standardowy trening, może znajdziesz w sobie siłę, żeby zrobić chociaż część, albo żeby chociaż się po prostu porozciągać. A kto wie, może jak zaczniesz, to nabierzesz ochoty na więcej. Słuchajcie, nie wywierajcie na sobie presji. Wywieranie na sobie presji to bardzo krótkotrwała motywacja. Nie zawsze musicie działać na pełnych obrotach. Nie zawsze musi być wszystko tak, jak sobie zaplanowaliście. Jeśli zrobicie trochę, no to już będzie więcej niż nic. A jeśli nie zrobicie nic, to też nic się nie dzieje. Możecie swoje postanowienie kontynuować w kolejnych dniach. Zasada numer 3. Postanowienie musi być realne. Sprawdź, czy to, co sobie postanawiasz, jest w ogóle realne do osiągnięcia. Jeżeli nigdy nie byłeś ze sportem za pan brat, jeżeli w ogóle nie bardzo lubisz się ruszać, to raczej trudno ci będzie biegać 3 razy w tygodniu po 10 km. Może na przykład będą lepsze dla ciebie spacery. Albo po prostu postanowienie, że jeśli to oczywiście możliwe, będziesz wracać z pracy pieszo. Albo chociaż część drogi z pracy będziesz wracać pieszo. Tak samo z częstym postanowieniem nauki obcego języka. Jeśli nigdy nie zauważyłeś u siebie zdolności językowych, no to może nie narzucaj sobie 10 słówek dziennie. Może wystarczy, jeżeli będą to 3 słówka dziennie, albo na przykład pół godziny nauki 2 razy w tygodniu. Nie stawiaj sobie poprzeczki zbyt wysoko, bo może to się okazać po prostu ponad twoje siły. I wcale nie dlatego, że jesteś taki słaby, mało zdolny albo leniwy, ale przede wszystkim dlatego, że większość z nas ma też jakieś inne obowiązki, które zabierają po prostu dużo czasu. No i oczywiście ważne jest, żeby też jakąś część czasu przeznaczyć na wypoczynek i relaks. Zbyt wymagające postanowienie może się okazać zbyt dużym obciążeniem, a wtedy bardzo szybko się do tego zniechęcisz. Zasada numer 4. Postanowienie musi mieć dla ciebie sens. Słuchajcie, to jest naprawdę bardzo ważna zasada. Często słyszę od pacjentów czy klientów, z którymi pracuję, że w ogóle się nie rozwijają i że powinni zacząć może jakieś studia podyplomowe, albo może powinni zacząć uczyć się jakiegoś obcego języka. A jak pytam, jakie by to mogły być studia, albo jaki język, no to nie bardzo wiedzą. Oznacza to, że tak naprawdę wcale tego nie potrzebują, bo gdyby naprawdę tego potrzebowali, no to mieliby w związku z tym jakiś plan. Jeżeli robimy coś po nic, po to, żeby coś robić, bo na przykład koleżanka zaczęła drugie studia, albo kolega uczy się języka, to naprawdę nie dziwcie się, że nie będziecie do tego zmotywowani. Ogromne znaczenie dla naszej motywacji ma poczucie, że to, co robimy, ma jakiś sens, że się nam to czegoś przysłuży, przyda i że będziemy mieć z tego jakieś dla nas korzyści. Zasada numer 5. Liczy się postęp, nie liczą się liczby. W zasadzie tej chodzi o to, aby realizując swoje postanowienie, nie skupiać się na liczbach i nie wyznaczać sobie żadnych liczb. Bo na przykład, jeśli twoim postanowieniem będzie utrata 2 kilogramów tygodniowo, to będziesz rozczarowany i zawiedziony sobą, gdy schudniesz 1,5 kilograma. Zamiast cieszyć się, że osiągnąłeś sukces w tym zakresie, bo twoja waga spadła, czyli zrobiłeś postęp. Tak samo jest z nauką języka. Na przykład postanawiasz sobie, że do końca miesiąca przerobisz ten podręcznik. A jeśli przerobisz tylko pół, no to także będzie postęp i z tego także możesz być dumny. Jesteś już przecież dalej niż byłeś na początku i to się liczy najbardziej. Jedna z moich pacjentek opowiadała mi ostatnio, że postanowiła zrobić w mieszkaniu takie generalne porządki. Chciała pozbyć się różnych niepotrzebnych rzeczy. Na początku bardzo ją to cieszyło, bo w miarę swojej pracy widziała, że jest tego coraz mniej i że jest po prostu coraz więcej przestrzeni. Widziała ten postęp. Niestety zrobiła sobie w pewnym momencie bardzo niedobre założenie, że
musi się z tym wszystkim uporać do końca roku, czyli w tamtym momencie zostało jej na wszystko 10 dni. I od tego momentu zaczęła odczuwać bardzo duże napięcie i w ogóle przestało sprawiać jej to przyjemność. Właśnie dlatego, że nie skupiła się już na postępie, ale ustaliła sobie jakieś liczby i daty. Dlatego jeżeli chcesz ocenić, czy dajesz radę w ogóle realizować swoje noworoczne postanowienie, to w ogóle nie patrz na liczby, ale patrz na to, czy zrobiłeś jakiś postęp. Jeśli tak, to pogratuluj sobie. Możesz być z siebie naprawdę dumny, bo bardzo niewiele osób trwa w realizacji swoich noworocznych postanowień. Kochani, mam nadzieję, że tych kilka zasad pomoże Wam wytrwać we wszelkich Waszych postanowieniach, nie tylko tych noworocznych. A jeśli miałbyś zapamiętać z tego podcastu tylko jedną zasadę, to niech będzie to zasada numer jeden. Czyli przy realizacji swoich postanowień pamiętajcie, że jesteśmy tylko ludźmi, a nie nad ludźmi czy maszynami. Na dziś to tyle. Jeżeli w jakiś sposób skorzystałeś z tego podcastu, zostaw polubienie czy komentarz. Będzie mi też bardzo miło, jeżeli zasubskrybujesz mój kanał. A jeśli Twoim zdaniem te informacje przydałyby się jakiejś innej osobie, podziel się z nią tym materiałem. Pozdrawiam Was bardzo ciepło i do usłyszenia w kolejnych podcastach.